Dobra, druga runda. Walczę z kiszką faszynową. Chyba tak to się nazywa dokładnie. Zobaczcie, ile już zrobiłem. 6 snopków na razie. Dosyć duże są. Nie wiem, spójrzcie. 4 metry może? Coś takiego. Ja mam 1,75 m. No i co? Tutaj mam dojście do stawu i tu prawdopodobnie będzie też koparka, więc nie mam innego miejsca na to. Tutaj mam leszczynę i chyba też ją przerobię na tą kiszkę. Tak mi się wydaje. Wierzba. No tak, spójrzcie, podziałam trochę, może coś mi się uda zrobić dzisiaj. Przy tych krzakach spotkamy się jutro i dokończę przecinanie. Skończył mi się drut, no i musiałem podjechać do sklepu. Kupiłem kilo 80. Kilogram jest po 13,90. Zapłaciłem 20, prawie 25 zł. W takich kłębkach, on chyba 20 deko mają jeden. Nie wiem, ile tu jest metrów, bo pani nie była mi w stanie powiedzieć. Sprzedałem to tylko po prostu na kilogramy. No także pierwsza inwestycja w staw 25 zł. No i co, będziemy pracować. Mamy godzinę 8. Wracam do domu i biorę się do roboty. Mam tu materiału na około 4 pęczki może. Do roboty. Mam o wiele lepszy drut dzisiaj, jeden kupny, już nie ta siatka. Lepiej się zawija, lepiej się tnie, może jest trochę cieńszy, ale mi to pasuje. Dokończę wycinanie tej leszczyny, co ją wczoraj zacząłem wycinać piłką ręczną. Dzisiaj mam sztyla, więc będzie szybciej. No i oczywiście gałęzie użyję do robienia tej kiszki faszynowej. Sprawa załatwiona. Przez to teraz więcej będzie nasłonecznienia na ten staw. No a przy okazji koparka będzie miała dostęp do... Chyba koparka, nie wiem, może jeszcze to przemyślę i zrobię to sam, ale raczej zrobi to koparka, żeby wybrać całe nieczystości, może ewentualnie pogłębić. Zrobione 20 pęczków tej kiszki faszynowej. No i co? 20 pęczków razy 4 metry jest 180 metrów. Znalazłem ofertę w internecie, że taki pęczek metr bieżący sprzedają po 5 zł. Więc jak łatwo sobie policzyć, wychodzi 400 zł na plusie, także jestem zadowolony. Oczywiście pewnie są tańsze. Są też pewnie i droższe oferty w internecie. Ja znalazłem za 5 zł, nie szukałem więcej. Z czystej ciekawości chciałem zobaczyć, ile to jest, więc 400 zł minus 25 zł drut, który musiałem zakupić, bo ta siatka mi się skończyła, to daje 375 zł na plusie. No także fajnie, 2 dni roboty,
No i zobaczcie, pokażę wam, przelecę kamerą, co zrobiłem. No jest tego, jest trochę. Ale jeszcze mało, 80 metrów. Myślę, że zrobiłem połowę tego, co potrzebuję. Ciężko mi to wyliczyć teraz. No ale tak mniej więcej wychodzi, że jeszcze raz tyle potrzebuję. Więc jeszcze 2 dni pracy. No i oczywiście subskrybuj kanał, jeśli się podobało. Ja na pewno to będę robić, na pewno będę montować odcinki. I miejmy nadzieję, że za niedługo staw będzie doprowadzony do porządku. No za niedługo. Pewnie minie 2, może 3 miesiące. A może szybciej, nie wiem. W przyszłych odcinkach będę próbował dać faszynę na odpływ, który mam ze stawu. Tam jest takie nieciekawe błoto się zrobiło, niby płynie strumyk, ale jednak trzeba by było to zrobić tak, żeby ładnie wyglądało. Więc do zobaczenia.